Cześć, tu Natalka i Kuba. Ponieważ jesteśmy w Poznaniu, a chcemy się jak najwięcej dowiedzieć o tym mieście, postanowiliśmy pójść do Poznańskiego Muzeum Pery. Chodźcie z nami. Klimat jak w starym domu babci na wsi. Na początek dostajecie pyrę i ją sobie przyprawiacie. Następnie pan zbiera ją do pieczenia. Będziemy piec ziemniaki. I do dzieła. Do dzieła, solimy sobie. Skomponowałem twojego ziemniaka. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Jak już przygotujecie pyrę, no to ruszacie na zwiedzanie. I pan opowiada o historii ziemniaka. I to na serio jest fajne, bo pan całkiem fajnie opowiada. Co takiego w tym Peru jest, że te ziemniaki są takie szczególne? No cóż, przede wszystkim są uprawiane od prawie 10 tysięcy lat, także bardzo długo. I to aż w 4000 różnorakich odmian. Część tylko z nich możemy oczywiście zobaczyć na tych fotografiach. Mamy pyry podłużne, różowe, mamy fioletowe, pomarańczowe i nawet takie czerwone redzonie. Dowiadujecie się też, jakie danie można stworzyć z pyry. Najbardziej klasyczną, chyba taką podobą wielkopolską jest pyra z bzikiem, o której na pewno słyszeliście wszyscy, a być może część z was już nawet próbowała. No cóż, wielkiej filozofii tu nie ma. Pyra albo pieczona, albo gotowana właśnie z twarogiem. Na koniec zwiedzenia dostaliśmy swoje własne pyry, już upieczone. Zwiedzenie trwało prawie godzinę, ale pan opowiadał prawie ciągle o ziemniakach. W sumie opowiadał całkiem ciekawie i mnie to trochę zainteresowało. Fajna jest historia ziemniaka. Nie spodziewałam się, że tak dużo można o niej opowiadać. I fajne jest to, że robiliśmy swojego własnego ziemniaka i teraz będziemy mogli go zjeść. Odwiedźcie to miejsce. Naprawdę warto. Muzeum Pyry zwiedzacie godzinę, ale naprawdę, nawet najmniejsze dzieci będą zainteresowane, bo pan super opowiada. A w muzeum jest dużo eksponatów, figurek, więc jest naprawdę ciekawie. Przejdźmy do podsumowania. Poziom trudności. Tam nie ma nic trudnego, więc jedna gwiazdka dla mnie, jedna dla Kuby. Zmęczenie. Tam nie ma jakoś dużo chodzenia, nie zmęczyliśmy się dużo, więc jedna gwiazdka dla mnie i jedna dla Natalki. Zainteresowanie. To było nawet fajne. 3 gwiazdki dla mnie i 3 dla Kuby. Cena. Bilety trochę kosztują, ale warto. 3 gwiazdki.